Władze gminy Osielsko uczciły 15 sierpnia w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny i święto Wojska Polskiego. Składając wieńce i znicze na mogile powstańca Władysława Kierońskiego w Osielsku oraz mogile żołnierza Wojska Polskiego Szczepana Basińskiego w Żołędowie i pod pomnikiem papieża świętego Jana Pawła II. W tym wyjątkowym dla polskiej armii dniu składamy wszystkim żołnierzom najlepsze życzenia, wytrwałości i skuteczności w służbie i pracy, zawodowej satysfakcji, dobrego zdrowia i rodzinnej harmonii. Niech codzienna praca będzie zawsze źródłem zadowolenia w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, a wszystkim działaniom niech towarzyszy ludzka przychylność i życzliwość. Niech zdrowie dopisuje waszym rodzinom i bliskim, to dzięki nim ich wytrwałości i wsparciu możecie spełniać swoje marzenia i obowiązek wobec ojczyzny. Życzą przewodniczący Rady Gminy Osielsko Benedykt Leszczyński i wójt gminy Osielsko Wojciech Sypniewski.